Mamy dane dwa stożki o takich samych podstawach, które połączono podstawami i otrzymano jedną dużą bryłę. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2, objętość stożka o krótszej wysokości, czyli z tego stożka jest równa 12 cm3, a my musimy obliczyć objętość całej bryły, czyli tak naprawdę musimy obliczyć objętość większego stożka. Jak będziemy znali tę objętość, to dodamy objętość dużego stożka i małego i otrzymamy objętość całej bryły. Oznaczymy sobie może wysokości tych stożków, większego stożka na przykład jako H1, a mniejszego stożka jako H2. Wiemy, że te wysokości są, pozostają w stosunku jak 3 do 2, czyli większa wysokość H1 podzielić na mniejszą wysokość H2, to się równa jak 3 do 2. Ponadto wiemy, że objętość stożka mniejszego o wysokości H2, no to nazwijmy ją też tą objętość przez V2 z numerkiem 2. V2 jest równe 12. Znamy również wzór na objętość stożka. To jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. Widzimy zatem ze wzoru na objętość stożka, że objętość jest wprost proporcjonalna do wysokości. Jeżeli wysokość stożka zwiększymy 5 razy, to i objętość się zwiększy 5 razy. Zatem, skoro z tej proporcji wiemy, że H1 to się równa 3 drugie razy H2. To wiemy, że wysokość H1 jest 3 drugie raza większa od wysokości H2. W związku z tym objętość V1 będzie 3 drugie raza większa od objętości V2. Czyli objętość V1 to się równa 3 drugie razy V2, czyli 12, czyli to się równa 18. Zatem objętość większego stożka jest równa 18, mniejszego stożka jest równa 12, to możemy teraz wykonać dodawanie 12 plus 18, sumujemy objętości tych dwóch brył i otrzymujemy objętość całej bryły, która wychodzi równa 30, zatem poprawna jest odpowiedź B.